Ja wiem. Według mnie to nawet małe szamania spowodowało to, że tyle ludzi nam na to jeździ. Bo przedtem tyle nie jeździło ludzi. Tak mi się wydaje. Nie było też takich wyciągów, nie? Małe szamania, no może same tak. Same orczyki. Ale od tego czasu jakoś tak te wyciągi zaczęły powstawać. I zaczęli ludzie jeździć. No wiesz, Małysz też Wisłę rozpromował. To też, ale to na pewno, ale... Czy ja wiem, no... Infrastruktura się poprawiła. No ale akurat w tym okresie zaczęła się poprawiać. Kasa przyszła, Wisła stała się popularną. No to mówię, zresztą zawsze właśnie, była popularna, nie? Małysz właśnie rozpromował Wisłę i... To no, nie dał się ukryć, że on tą Wisłę rozpromował, ale... Zacznij ludzie przyjeżdżać do Wisły, wiesz? Ja. Przy okazji może na narty. A nie tak jak niektórzy, że tylko rowery widzą. Ja mam trzy pasy. Góry, rower. Jak nie będę mogła jeździć na nartach, to jeszcze mi zostaje rower i góry. Po górach ale nie będę mogła ci, chodzić, to jest tylko rower mi zostanie. Powiem ci, że Farosz będzie bardzo dobrze umiał jeździć na nartach. Słuchaj, on jest goprowiec. Jak goprowiec, to musi. Tylko ciekawe, kiedy on chodzi, bo on ile z tych godzin musi tam wyjść rower.
No ale to on w tygodniu jest. No, tylko że wiesz, teraz nie ma czasu, ma szkołę też. Nie? Ale on powiedział, że on zawsze jeden dzień w tygodniu ma wolny od tych obowiązków. Aha. I wtedy jedzie do gór. To pewnie wczoraj, a nie, wczoraj po kolędzie chodził, bo inny farosz odprawiał wieczór. Inny? No. A to który, to jakiś znany? Czy? A nie, taki starszy. Jeden dzień wolny się robi. Na się on tak ma. To wiesz, to rano muszę odprawić i ma dzień wolny, nie? No. No to jest to, że on jest sam i że ma tych obowiązków dużo, no bo nie ma innego, nie? Przydałby się. Ma szkołę, nie? Przydałby się drugi. Mo szkołę, mo jeszcze inne rzeczy takie, nie? Parafialne. Gdyby nie ta szkoła, no to by miał więcej wolnego czasu, ale do szkoły musi. Teraz nie musiał iść. No teraz nie musiał iść, ale że tak powiem, miał zaś co innego, nie? Musiał przy komputerze siedzieć. No ale kolędę, po kolędzie chodził. Kolęda też. Dzień. No. Także on mówił, że cały. Że teraz ten okres nie miał w ogóle czasu, no wcale się nie dziwię, nie? No. Jeszcze ta robota była, nie, w kościele? Robota i przygotowanie i święta i kolęda i wszystko. To się nie ma co dziwić. Napisałem radnemu na Facebooku, że nie samym rowerem człowiek żyje, wiesz? Że na rolkach trzeba jeździć, na nartach. No i? Odpisał, że w naszym przypadku na rolkach nie wszędzie się zajedzie. No fakt, nie wszędzie. A na nartach jest za mało śniegu, żeby długo się jeździć. Tu może jechać do gór. No to już właśnie, no. No dość kasy. Ale to są też tacy ludzie, co tylko rower widzą, nic więcej. Owszem, no jak ktoś nie da rady, no to wiadomo, ale... Słuchaj, jak ktoś ma problemy z nogami, a szczególnie z kolanem, no to się mu nie dziwię, bo na nartach najwięcej kolana cierpią. No tak. No. Fakt, że... Niektórzy no, ale też są starsi ludzie, nie? Nic nie zrobisz. Bo kolano jest do wszystkiego potrzebne. I do chodzenia po górach, i na rowerze. No, rower, na rowerze może trochę mniej, ale... Rower ma tę przewagę, że jest za darmo. No, to jest właśnie, że kupisz raz rower i możesz jeździć 20 lat. Tu jednak za karnety trzeba płacić, nie? To jest to, że jedynie wymieniasz to, co się zużyje, ale to jest normalne. Ale te znaty też kupisz raz na porę roku. Tak, ale nie albo ci ktoś zasponsoruje. Nie poradził na to, że trzeba poradzić, tak jak może. O, to ja.
Chleb. Też dużo ludzi. No fajny dzień dzisiaj jest, wiesz, no to co się dziwisz. Skocznia Malinka. Ale skocznia była ratrakowana, czyli jakieś zawody się szykują. Polska delegacja w zeszłym roku wbrew zapowiedzi. Nowa obsada. Stok. Warunki, ładna pogoda. Na co się jeździ? Stoją w korku. Nie chce się im rano wstać. To teraz stoją. To teraz stoją, tak. Wstaje, temu Pan Bóg daje, a można też powiedzieć, że i zima przaje, o, po naszym. Koleja, Jasiowianka, ale budynek woła o pomstę. Podziemne będzie. Może kolejka chodzi. Znaczy kolejka chodzi, bo do pieszych chodzi, ale parking jest pełny. Na rozum. Także chyba się da jeździć. Bym wiedziała, to bym tu pojechali. No. Ale tu już się kończy kolejka.